Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu dzisiaj dużo się dzieje. Nie brakuje zapachu palonej gumy, warkotu silników, zapachu spalin i naprawdę adrenaliny, bo taką adrenalinę generuje jazda na motocyklach, a można tutaj znaleźć bardzo dużo niezwykłych okazów. I takie okazy, najciekawsze tutaj, są właśnie z nami. I absolwent Szkoły Mechanicznej, witam Pana serdecznie. Proszę powiedzieć, chodził Pan do tej szkoły, czyli umie Pan sam naprawiać sobie te motory, na których Pan jeździ. I co to za motory, bo ma Pan niezwykłe okazy. Oczywiście, to jest Ural, i którego po prostu też odrestaurowałem i byłem, co ciekawsze, w Niemczech po niego, a to jest produkcji ukraińskiej. No ale wszystko odrestaurowałem, zrobiłem go tak, jak powinno być. Czy ta pasja zrodziła się już tutaj w Szkole Mechanicznej do motorów? To jest coś, co już wtedy Pana interesowało? Być może, że tak, bo ja zacząłem jeździć na motocyklach, to miałem 13 lat. To miałem dekawkę od ojca, to podbierałem ją bez prawa jazdy i jeździłem. To były początki tego wszystkiego. Praktykę miałem też dosyć dobrą i to po prostu to tak się trzymało już jak to kupy. Później jeszcze inne szkoły kończyłem, ale zrodziło się to tutaj pierwsze do naprawy. I tutaj ten motocykl odrestaurowałem od zera i go kupiłem. Niedawno, w zeszłym roku go kupiłem bez kół, to wszystko odrestaurowałem, koła dokompletowałem wygląda, to jest pierwszy BFM-ka w ogóle, jaka Polska zaczęła produkować. To jest rok 1955 roku, to wyprodukowali te i to tak odrestaurowałem i ciągnę, ja mam więcej tych motocykli. Ja co roku tu jestem, dwa razy praktycznie w roku, początek i zakończenie. Ja w sumie tych motocykli to mam 10. 6 jest odrestaurowanych, tak od igły, a pozostałe też są na chodzie, ale jeszcze nie są odrestaurowane. A ja w moim wieku nie wiem, czy jeszcze zdążę, bo ja mam 81 lat. Jak się ma takiego dyrektora szkoły, to trudno nie mieć pasji motocyklowej. Tutaj sami Państwo widzicie, dyrektor szkoły, zespołu szkół mechanicznych. Od 25 lat miałam nie mówić, ale powiem, bo to naprawdę jest wyczyn. No i człowiek wielu pasji, a pierwszą jest chyba jednak są te motory. Panie dyrektorze, to niezwykła inicjatywa, już po raz który tutaj się spotykamy. I czy sam Pan ma motor, czy sam Pan jeździ i czy sam Pan go naprawia? 22. Szkolny piknik motocyklowy ZS Motka 2024, otwarcie sezonu jednośladów, które jedyne w regionie w takiej formule dość bogatej, jak widać, motocyklowo się odbywa. Po to, żeby prezentować, promować poprawne zachowanie na drodze, żeby przypominać młodym ludziom, ale nie tylko młodym, bo tych, co dłużej już jeżdżą na motocyklach, że to jest takie przedsięwzięcie, w którym w starciu z samochodami nie mamy szans, więc po to, żeby było tyle samo wyjazdów i przyjazdów, robimy te imprezy. Plus oczywiście rozmawiamy o tym, co kto zrobił przez zimę, jak przygotował maszynę, co w niej zmienił. Ja zacząłem swoją pasję od starych motocykli, od renowacji starych motocykli, których mam na dzisiaj 6. Oczywiście jeżdżę na co dzień nowoczesnym, współczesnym motocyklem, ale zlotowo zajmuję się cały czas renowacją starych maszyn. Młodzi uczą się oczywiście o nowoczesnych obszarach motoryzacji, ale tymi zlotami też im wpajamy, że można zacząć niekoniecznie z najwyższej półki, ale z takiej skromnej, renowacyjnej, odtwórczej, drobnych motocykli, a potem dorosnąć do tych dużych, ciężkich, wielkich maszyn, bo niestety, ale musimy jako motocykliści przejść pewne etapy, żeby wsiąść na bardzo ciężkie maszyny. Tutaj każdy może znaleźć coś dla siebie. Jeśli boi się typowych ścigaczy, to może rozwijać niesamowite prędkości na trójkołowcu. I taki tutaj jest ze mną. Co to za niezwykły pojazd, niezwykły motor i jakie prędkości osiąga? To jest trójkołowiec zwany BOM, oryginalny w wersji niemieckiej.
osiąga około 150 km na godzinę. Pojemność tego motocykla to jest 1400 cm. Czy on tak wyglądał w oryginale? Bo ja widzę tutaj takie różne detale. Czy to pan już sam pracował nad nim, żeby tutaj wprowadzić jakieś skeletory? No i jest oczywiście pasażer na gapę, czyli misiu z tyłu. Tak, nie, to już po prostu jest w własnym zakresie robione. A chodził pan tutaj do tej szkoły mechanicznej być może, żeby się nauczyć fachu, czy sam pan we własnym zakresie naprawia ten motor i robi koło niego różne rzeczy? Nie, proszę panią, jest tak, robię sobie sam, chodziłem tu w 82 roku do szkoły. Czyli właściwie warsztatu mechanicznego nauczył się pan w tej szkole? Znaczy, no można powiedzieć tak i nie, no dużo prywatnie, dużo później zawodowo, no różnie bywa. No to szerokiej drogi, gdzie pan jeździ najczęściej? No zależy, gdzie się droga prowadzi. A lubi pan drogi proste czy drogi z zakrętami? Na jakie drogi najbardziej nadaje się taki motor? Wszystko jedno. A bierze pan autostopowiczki? Nie, ja mam jeżdżę zawsze żoną. Proszę powiedzieć, jak to wygląda z tym, żeby dobrać dla siebie odpowiedni motor, bo czasami ta prędkość, którą możemy osiągnąć na motocyklach, no może nas przerosnąć. No to też jest fakt. Natomiast jeżeli chodzi o motocykle, to dobieram przede wszystkim pod wzrost klienta, pod jego umiejętności. No i od czego zaczyna, bo jeżeli ma kategorię A1, czyli 125, no to maksymalnie może iść 125. Ale są osoby, które zrobią prawo jazdy na samochód, czy mają prawo jazdy na samochód, no i jeżdżą tą kategorią 125, czyli tą kategorią A1. Natomiast jeżeli już kierowca jest wprawiony i wie, co szuka, to wspólnie ustalamy pod jego wzrost, pod jego moc, pod jego potrzeby, czy to będzie jakoś wyprawy motocyklowe, czy będzie jeździł w grupie, czy sam. To wszystko zależy od indywidualnych uznanych klienta, z którym rozmawiamy w trakcie tam gdzieś, jak do nas odwiedzi. Panie dyrektorze, wiosna się już zaczęła właśnie i wy zaczynacie sezon, więc czego by pan życzył tym wszystkim zebranym tutaj fanom motocykli na ten właśnie sezon, który już można uznać za rozpoczęty? Pogody w wyjazdach, żeby zawsze było sucho i czysto na drodze. Mówimy też gumowych drzew. Mówimy o myśleniu podczas jazdy, żeby każdy jednak miał z tyłu głowy, że jedzie motocyklem, nie samochodem. Ponieważ są tu grupy, które zwiedzają również Europę, to dużo wrażeń z grupowych wyjazdów po Europie. No i suma summarum, ja wiem... Chyba rozsądku. Rozsądku, no i tego takiego pozytywnego wiatru we włosach. No to wiatru we włosach życzymy my również i zapraszamy tutaj dzisiaj w Zespole Szkół Mechanicznych na boisku szkolnym. Można podziwiać naprawdę niezwykłe okazy różnego rodzaju motocykli.